Gość, Tomasz Trzciński, psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Można powiedzieć, że prowadzisz szkolenia? Tak, dzień dobry. Ja uczę dwóch rzeczy, uczę asertywności i uczę przywództwa opartego na wartościach. To jest mój zawód, z tego żyję. Czyli zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń, przywództwa oraz promowaniem w Polsce idei filantropii i nowoczesnych metod zarządzania w instytucjach typu non-profit. Pasją naszego gościa jest wspieranie działań charytatywnych. To autor kilku książek, w tym tej, którą dzisiaj mamy przed sobą. Zapomniany świat, klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu. Czy jesteśmy skazani na bezradność? Czy jesteśmy skazani na bezradność? To zależy z jakiej perspektywy na to popatrzymy. Oczywiście, my nie mamy takich narzędzi, jakimi dysponują politycy, czy ludzie, którzy rządzą wielkimi korporacjami, czy armiami. Więc tak zwany statystyczny szary człowiek nie może zmienić tej sytuacji, nie może tej sytuacji tak w sposób radykalny uzdrowić. Natomiast każdy z nas może podejmować drobne działania, i te działania mają sens. Ja podam jeden przykład, taki, który jest to wynik badań, które przeprowadził kiedyś UNICEF, który sprawdzał, na co idą pieniądze przekazywane różnym fundacjom czy stowarzyszeniom. Okazało się, że te niewielkie czasami pieniążki, które wpłacamy na przykład wysyłając SMS-a do, do Caritasu, czy do Unicefu, czy do Pachu, mają ogromną siłę nabywczą. Za dwa złote można zafundować w Afryce szczepionkę, która uratuje życie człowieka. Ten człowiek może potem założy rodzinę, zacznie normalnie żyć. Dwa złote, taki banalny, śmieszny wydatek w postaci SMS-a... Powoduje określone konsekwencje gdzieś tam w Afryce subsaharyjskiej na przykład, więc de facto nie jesteśmy skazani na bezradność i każda forma pomocy, nawet niewielka, ma ogromny sens. To może być uratowane ludzkie istnienie po prostu. Wielu na pewno zadaje sobie takie pytanie, co ja mogę tu zrobić, ja jestem tam pionkiem, mieszkam sobie gdzieś w moim mieście, wsi w Polsce, a nawet i dużym, na jakiś, w jakiejś dzielnicy, mam swoje problemy, ledwo mi starcza, a tu taki poważny problem. No samo zadanie sobie tego pytania to już jest dużo, bo yy, nie każdy człowiek yy, takie pytanie sobie zadaje. Ale to nie wynika z tego, że ludzie są y, niewrażliwi czy, czy źli. Y, ja tego nie powiedziałem. To wynika z czegoś innego. My najczęściej nie jesteśmy świadomi tego, co się dzieje wokół nas na świecie. Nie zdajemy sobie sprawy, jakie problemy współczesnego świata dotykają ludzi, którzy mieszkają na przykład na innych kontynentach. To wynika z ogromnego deficytu wiedzy i ogromnego deficytu informacji medialnych na temat. Takich problemów jak problem głodu na świecie. I de facto statystyczny mieszkaniec Europy nie ma zielonego pojęcia, na czym polega problem głodu. Statystyczny mieszkaniec Europy myśli, że to jest problem, który dotyka jakiś garstki ludzi gdzieś w Afryce, nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu plemion gdzieś tam w dżungli afrykańskiej. Tymczasem jest to problem, który dotyka miliarda ludzi. Miliard osób na świecie jest bezpośrednio zagrożonych śmiercią z powodu braku żywności. Odpowiedź na to pytanie, co, co my możemy zrobić, to przede wszystkim pogłębić naszą wiedzę, a potem podjąć rodzaj takiego, jakiejś takiej decyzji wewnętrznej, takiej decyzji na poziomie swojego serca i umysłu, czy ja chcę działać, tak? Tu oczywiście nie ma przymusu. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, każda naprawdę niewielka akcja ma ogromne znaczenie. Jeżeli tysiąc osób podejmie niewielką akcję, te tysiąc osób może uratować kilkaset osób. Zatem warto działać, co może zrobić może zrobić niewiele, może zrobić to, na co daną osobę po prostu stać. Jeżeli ktoś ma małe dochody, to taka osoba może raz w miesiącu wysłać SMS-a za kwotę 22 zł i nie wiem, 76 groszy na przykład i ten SMS będzie gdzieś tam uruchomiony, znajdzie się na koncie jakiejś organizacji charytatywnej, na przykład Caritasu czy UNICEF-u i te pieniądze zaczną działać. Więc to można zrobić. Czy ta fala w ostatnich latach emigracji Przemieszczania się ludności z Afryki do Europy, to jest też skutek głodu. Wydaje mi się, że są różne kategorie ludzi, którzy uciekają do Europy, bo są ludzie, którzy uciekają tutaj po to, żeby czerpać pomoc socjalną. Jest to nie do końca uczciwe działanie, ale są też ludzie, którzy rzeczywiście znaleźli się w dramatycznej sytuacji humanitarnej. Dzisiaj mamy falę imigracji z Syrii, z krajów muzułmańskich, z tych krajów, gdzie Ludzie są zagrożeni działaniami ISIS, na przykład. Często są to też chrześcijanie, którzy uciekają z, z Syrii do Europy. Ale mamy też do czynienia z ogromną falą imigracji y, wywołanej y, beznadziejnym położeniem humanitarnym tych ludzi. Y, są to ludzie również z Indii czy z Bangladeszu, gdzie rzeczywiście problem głodu jest bardzo, bardzo ostry. Ja w tej książce piszę o tym, y, że być może za 10 lat dojdzie do takiej sytuacji, że sprytni przemytnicy. Znajdą metody, dzięki którym hordy masy głodnych ludzi z Afryki Subsaharyjskiej będą mogły przemieszczać się do Europy. I wtedy rzeczywiście możemy mieć do czynienia z taką falą napływu ludzi, której Europa nie będzie w stanie wchłonąć. Czyli pomoc humanitarna jest także pewnego rodzaju ochroną, jeżeli chodzi o sytuację społeczną w Europie. Tak, to jest bardzo pragmatyczny argument, ale ten argument ostatnio jest coraz częściej podnoszony. Ja to parę razy słyszałem w ciągu ostatniego roku w różnych newsach telewizyjnych i politycy są coraz bardziej świadomi tego, że głodna Afryka czy Głodna Azja to jest stykająca bomba zegarowa. Jeżeli ta bomba eksploduje, Współczesny, rozwinięty, dojrzały demokratyczny świat może sobie z tą falą nie poradzić po prostu. To już jest kwestia takich zagrożeń, jak wielkie epidemie czy pandemie chorób, z którymi medycyna europejska może sobie nie być w stanie organizacyjnie, administracyjnie poradzić. Jest to, powiedziałbym, drugi ważny argument, bo pierwszym podstawowym argumentem jest argument etyczny i humanitarny. Tam umierają ludzie, tam umierają miliony ludzi, rocznie z głodu na świecie umiera 15 milionów ludzi co 6 sekund z głodu umiera dziecko poniżej 10 roku życia. Skala tej śmierci to żniwo jest po prostu ogromne i dzisiaj możemy powiedzieć, że historia naszego gatunku nie zna większej klęski humanitarnej niż współczesna klęska y, głodu, która dotyka globalnego południa. Nawet takie doświadczenia jak druga wojna światowa czy wszelkie klęski humanitarne wywołane komunizmem, y, polityką Mao Wszelkie te klęski, które znamy, pamiętamy z XX wieku, które nam się wydają potężne, które są tak obecne w naszej pamięci zbiorowej, one w porównaniu z tym, co dzisiaj się dzieje w Czarnej Afryce czy w niektórych krajach azjatyckich, one są umiarkowane w gruncie rzeczy. Skala tamtego cierpienia dla nas tutaj w Europie jest całkowicie niewyobrażalna. Zatem pierwszym argumentem jest argument... Humanitarny, też argument etyczny, i to jest powód, dla którego powinniśmy działać. Drugi argument to jest ten argument pragmatyczny, który rzeczywiście wiąże się z tym, że tamte zdesperowane masy ludzkie, jeżeli znajdą drogę ucieczki, to skorzystają z takiej okazji. We wstępie do tej książki porażasz statystykami. Pokazujesz w takiej wręcz profilaktyce edukacji ten problem, który jest gdzieś tam odpychany. Być może jest to kwestia dobrobytu, w którym przebywamy. I tych pragnień, które wkraczają w rejon wręcz hedonizmu. I to nie pozwala spojrzeć na drugiego człowieka oczami miłości. I to jest dobra metafora, bo ten model szczęścia, który wytworzyliśmy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i tak dalej, jest to model radykalnego hedonizmu i radykalnego kultu sukcesu materialnego. Czy sukcesu społecznego w swojej społeczności? I tak naprawdę edukacja ludzi yy, u nas w Europie, w bogatych krajach, także w Polsce, bo Polska jest krajem bogatym, polega na tym, że tworzymy w ludziach rodzaj złudzenia, że będziesz szczęśliwy, kiedy osiągniesz pewien pułap y, szczęścia finansowego. Y, oczywiście, żeby to osiągnąć, to. Yy, Taki sposób życia też determinuje pewien sposób wchodzenia w relacje z ludźmi. Czasami jest to sposób polegający na rywalizacji, na walce z drugim człowiekiem, i taki model życia, czy taki styl życia zamyka serce człowieka. Ten problem jest widoczny w mediach, i tutaj y, bardzo dziękuję Grzegorz za to zaproszenie, bo świat mediów y, dzisiaj w ogóle nie jest zainteresowany problemem głodu na świecie. To jest problem, który w ogóle nie koresponduje, nie jest kompatybilny z tym. Modelem szczęścia finansowego to jest problem, który pokazuje zupełnie inny świat. Świat, w którym yy, dla ludzi podstawowym sukcesem, jaki ktoś może osiągnąć, to przetrwać, po prostu nie umrzeć z głodu. My żyjemy w zupełnie innej bańce mydlanej, w bańce takiego sukcesu hedonizmu, radykalnego pójścia za zarabianiem, co oznacza czasami niszczenie innych ludzi również, i to nie otwiera oczu, to nie otwiera serca. I to powoduje, że świat global, globalnego południa stał się dla nas zapomnianym światem, stąd tytuł mojej książki. Światem, który został objęty takim parasolem całkowitego zapomnienia przez świat społeczny, świat medialny. Ten świat jest zbyt nieatrakcyjny, zbyt niezrozumiały, zbyt niespójny z tym europejskim czy amerykańskim modelem szczęścia, żebyśmy chcieli o tym słuchać w wiadomościach czy oglądać o tym w, w telewizji. Odnoszę wrażenie, że dla jakiejś części ludzi żyjących w krajach dobrobytu, globalne południe, tak określasz, takiego terminu używasz, zaraz poproszę o wyjaśnienie dlaczego, jest miejscem, gdzie jest jakaś enklawa, która chyba powinna sama siebie wyniszczyć, ponieważ ludzie czują przed nią strach. I być może to jest efektem tego, że odwracają oczy. Ale ktoś musi ten strach napędzać. Być może są to koncerny, być może są to ci, którzy właśnie w tych krajach biednych, tam gdzie jest bieda, wydobywają surowce, dzięki którym napędzają swoje bogactwo. Yy, mamy tutaj do czynienia z ogromną ilością stereotypów na temat yy, ludzi, którzy zamieszkują globalne południe. Kiedyś globalne południe było nazywane Trzecim Światem. Yy, to są kraje tak zwanej Czarnej Afryki, czyli Afryki Subsaharyjskiej wschodni, południowo-wschodniej Azji i Ameryki Południowej. Na świecie funkcjonuje ogromna ilość stereotypów na temat tego, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ludzie tam cierpią, dlaczego nie potrafią osiągnąć takiego poziomu rozwoju, jaki osiągnęła na przykład Europa czy USA. Niestety w wielu ludziach pokutuje błędne zupełnie przekonanie i trochę no, ksenofobiczno-rasistowskie przekonanie, że ci ludzie mają na przykład mniejszy potencjał intelektualny, że mają mniejsze zasoby, mniejsze możliwości działania z poziomu na przykład intelektu niż my tutaj w Europie. Jest to, jest to absurdalny pogląd. Ja jako psycholog mogę to w jednej sekundzie obalić. Nie ma takiego mechanizmu. Tam ci ludzie nie są głupsi od nas, mówiąc kolokwialnie. Tam ci ludzie znaleźli się w sytuacji, która jest wypadkową pewnych też globalnych procesów ekonomicznych. Problem głodu jest problemem de facto sztucznym, wykreowanym przez człowieka. Ten problem z taką ostrością, jak teraz, pojawił się w latach 60. XX wieku, czyli w latach boomu ekonomicznego Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Japonii, potem Korei Południowej. Dzisiaj wiadomo, to już na pewno jest to, jest to pewien taki paradygmat ekonomiczny, yy, potwierdzony przez badania, że sytuacja humanitarna globalnego południa jest odwrotnie proporcjonalna do sytuacji globalnej pomocy, północy. Im bardziej my jesteśmy bogaci, w im większym komforcie my, my żyjemy, tym gorsza jest sytuacja tamtych ludzi. Jest to zależność taka odwrotnie proporcjonalna, i rzeczywiście funkcjonowanie takiego stereotypu, takiego obrazu. Takiego, takiej strefy świata, która upada, bo ci ludzie są inni, może są gorsi, to jest bardzo wygodne dla, dla wielu na przykład wielkich korporacji. Chociażby dlatego, że rozwiązanie problemu głodu y, mogłoby podważyć wiele planów ekonomicznych, planów biznesowych tych korporacji. Y, dzisiaj do czynienia mam, dzisiaj mamy do czynienia z postkolonializmem na przykład, czyli z takim mechanizmem, który polega na tym, że Wielkie korporacje, na przykład po to, żeby uprawiać biopaliwa, z których potem my wytwarzamy benzynę, kupują ogromne płaci ziemi w Afryce Subsaharyjskiej. Dzisiaj wyobraźcie sobie Państwo: 69% ziemi w czarnej Afryce jest wykorzystywana do hodowli roślin, które potem będą służyły do produkcji biopaliw. Ta ziemia mogłaby służyć do tego, żeby uprawiać tam rośliny, które dostarczałyby żywności dla tych ludzi. Tymczasem jednak ogromne interesy ogromnego międzynarodowego biznesu powodują, że tamte rejony są i tamci ludzie są wyzyskiwani do granic wytrzymałości. I dzisiaj tamten rejon stał się spichlerzem, stał się takim poligonem do tego, żeby Europa mogła jeździć na przykład na biopaliwach. Więc ta rzeczywistość dzisiejsza jest de facto rzeczywistością wciąż kolonialną, takiego podziału na lepszych i gorszych. Na tych, którym się udaje i na tych, którzy są skazani na, na cierpienie. No niestety współczesny świat nadal jest światem kolonialnym, my to nazywamy postkolonializmem, ale jest to de facto kolejna odsłona kolonializmu. Globalne południe kojarzy się świadomości człowieka, laika, z miejscem, gdzie głód panował od zawsze. Że zawsze było tym zapleczem nieupragnionym, z którego ludzie chcieli uciekać, ale tak nie było zawsze. Tak naprawdę nie wiemy, jaka była skala głodu w Afryce w XIX wieku. Nie mamy tutaj jakichś, jakichś danych yy, naukowych, spisanych jakichś relacji. Problem głodu nie jest skorelowany z y, klimatem afrykańskim. W latach 80. XX wieku Szwedzki Czerwony Krzyż zamówił bardzo precyzyjne badania. Naukowe, których celem było zbadanie tej zależności między klimatem, na przykład suchym, gorącym klimatem, a wystąpieniem głodu. Potwierdzono to w sposób niezbity, że taka relacja w ogóle nie istnieje. W latach 30. na przykład XX wieku głodowało 30% populacji Stanów Zjednoczonych, głodowali ludzie na Ukrainie, w Irlandii, tam były wielkie klęski głodu, głodowali ludzie w Europie. Pojawienie się tak globalnej klęski głodu wynika z, z działania pewnych dysfunkcyjnych mechanizmów społecznych, ekonomicznych, gospodarczych. Z reguły jest to słabo rozwinięta ekonomia, która z kolei wynika z, z bardzo słabych mechanizmów społecznych, legislacyjnych. Głód nie wynika w Afryce na przykład, nie wynika z tego, że tam jest sucho i gorąco. On wynika przede wszystkim z tego, że tam kobiety są dyskryminowane i są słabo wykształcone. Kiedyś UNICEF szukał takiego jednego, takiego jakby jednego złotego narzędzia, jednego złotego środka, którego wprowadzenie na świecie powodowałoby wyprowadzenie określonych rejonów świata z tej sfery strefy głodu. Okazało się, że takim złotym narzędziem jest wysłanie do szkół podstawowych dziewczynek, jest wyedukowanie młodych dziewczyn. Co powoduje potem, że one w obliczu np. suszy doskonale wiedzą, jak uprawiać ziemię, jak łączyć się w, w grupy, jakieś grupy samo, samopomocowe, uczą się działać wspólnie, uczą się też takiego poczucia własnej wartości, godności. To wszystko powoduje, że one nawet w trudnych warunkach są w stanie potem uprawiać ziemię czy przygotowywać. Żywności. Więc y, tutaj mamy raczej do czynienia z, z, jednym, z jednej strony z brakiem edukacji w określonych rejonach świata. Innym czynnikiem są kryzysy ekonomiczne, gospodarcze, tak jak wielki kryzys w latach 30. w USA, czy wybuchy wojny. Wojna no, to jest podstawowy czynnik ryzyka dla pojawienia się głodu. I to nie ma znaczenia, czy wojna wybucha w Afryce, czy ona wybucha w Ameryce Północnej, czy gdziekolwiek. Wojna niemal zawsze prowadzi do wystąpienia klęski głodu. Tomasz Trzciński jest naszym gościem w Radiu Olsztyn w audycji Okno na Kulturę. Zajmuje się edukacją na temat problemu głodu w krajach trzeciego świata. Temat książki dzisiaj omawiamy na naszej antenie, a tytuł to Zapomniany świat klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu. Czy jesteśmy skazani na bezradność? Temat bardzo obszerny, temat powiem szczerze, przerażający. Należy używać mocnych słów ponieważ mnóstwo osób dzisiaj umiera z powodu głodu. Podajesz statystyki porażające, najbardziej chyba dotykające nie jest to, ile osób zamieszkuje Europę, a, a, a ile umiera. Ale najbardziej dotykające pewnych kataklizmów związanych z wojną, związanych z bronią nuklearną, które najbardziej tkwią w świadomości człowieka, niezależnie od wyznania czy, czy rasy. Hiroshima, Nagasaki to jest najbardziej takie dotykające, ponieważ kojarzy się z mnóstwem ofiar, z kataklizmem, którego nie chcemy na świecie, żeby się pojawił. A tutaj używasz bardzo konkretnej. Prostej i wręcz dobijającej ludzką psychikę statystyki. Co trzy dni w krajach globalnego południa umiera z głodu tyle osób, ile zginęło w dwóch atakach nuklearnych na Hiroshima i Nagasaki. Dokładnie. Rzeczywiście, skala tego nieszczęścia jest potężna. Być może jest to jeden, jeden z tych powodów, dla których te informacje nie pojawiają się w mediach. Nam trudno byłoby przełknąć w XXI wieku, w momencie, kiedy żyjemy w czasach takiego prosperity ekonomicznego. Również tutaj w naszym kraju, nad Wisłą, pięknym kraju, nam trudno jest prze przełknąć takie dane. One wydają się wręcz irracjonalne. I ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę yy, dzisiaj te informacje o sytuacji yy, w Afryce czy w Azji powinny być nadawane przez media codziennie chociażby po to, żeby inspirować większą pomoc humanitarną, żeby namawiać ludzi do, do konkretnych y, wpłat, czy akcji na rzecz tych ludzi, którzy tak cierpią. Niestety dzisiaj y, te informacje, którymi się, z którymi stykamy się w mediach, to oczywiście na pierwszym miejscu różne spory polityczne, inne problemy egzystencjalne, jakimi żyje współczesność człowiek, to rozwód Angeliny Jolie, czy kontuzja Cristiano Ronaldo. Tak wygląda na, nasza wiedza o świecie i nasze przekonanie o tym, co jest ważne na tym świecie. Wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest to, że dzisiaj e, z głodu umrze tak ogromna ilość ludzi, że w tym roku z głodu umrze 15 milionów ludzi. To jest w średniej wielkości kraj w Europie. I chyba tak naprawdę powinniśmy tym zacząć się zajmować. I namawiam wszystkich z Państwa, którzy zadają sobie to pytanie, czy ja cokolwiek mogę zrobić, żeby zrobić cokolwiek, żeby wysłać nawet smsa na akcję Polskiej Akcji Humanitarnej czy Caritas Polska żeby zrobić to, co jest na miarę Państwa możliwości, być może niewielki w niektórych przypadkach, ale żeby zrobić cokolwiek. Ten problem głodu nie jest problemem beznadziejnym. Ja chciałem się odnieść na koniec tej rozmowy do takiej analizy wybitnego amerykańskiego ekonomisty, Jeffrey'a Sachsa, który napisał książkę, Koniec z nędzą. Książka zabija wielką furorę w Stanach, End of the Poverty, angielski oryginalny tytuł. Tą książkę też promował Bono z YouTube, więc to była duża taka akcja medialna. Sachs obliczył, i to nie jest jakaś futurologia, to są analizy bardzo poważnego ekonomisty, który są, wyprowadził na przykład Boliwię z super zadłużenia, czyli nie tylko teoretyka, ale też praktyka. On obliczył, że wystarczy, że przez 20 lat wielkie, bogate kraje wpłacałyby na rzecz gl rozwoju globalnego południa 195 miliardów dolarów, to jest, proszę Państwa, mniej niż 10% rocznego budżetu zbrojeni zbrojeniowego na świecie. Czyli to jest niewielka suma de facto. I wystarczyłoby wpłacać taką kwotę, żeby w ciągu 20 lat ten problem zażegnać. Zatem nie jest to problem, który jest jakby zupełnie poza zasięgiem współczesnego świata. Bo ono... Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego elity, te, które mają biznes, które mają władzę, które są medialne, tego nie robią. Dlaczego koncerny wolą wyzyskiwać, a nie pomagać? No, może są koncerny, które nie wyzyskują, ale jednak mamy dowodów wiele na to, że kraje globalnego południa są wyzyskiwane. Tak, i koniec, koniec nędzy w Afryce bardzo wielu korporacjom by się nie opłacał. Oznaczałoby to koniec produkcji, koniec też zbytu na, na rynkach, dlatego że tam, pomimo, że jest głód, istnieją rynki żywnościowe, gdzie żywność jest sprzedawana. Tak się manipuluje cenami żywności, żeby zabić lokalne rolnictwo, co wtórnie powoduje klęskę głodu. To się nie opłaca wielką korporacją, dlatego że są nowe rynki. Zabicie rolnictwa, np. w Ugandzie czy w jakimś innym kraju afrykańskim, jest bardzo opłacalne. To otwiera ogromny rynek. Nie opłaca się to również chyba politykom, dlatego że rozwiązanie problemu głodu w Afryce niekoniecznie zwiększa szanse na elekcję czy reelekcję w kolejnych wyborach. Są lepsze narzędzia. Wpływania na ludzi, tak naprawdę to wiadomo nie od dzisiaj, że rozpętanie wojny medialnie jest dużo lepszym narzędziem dla pozyskania elektoratu niż rozwiązywanie problemów tego świata. Dzisiaj bardziej się opłaca zabijać niż ratować. To znaczy, że Twoje działanie, ta książka. To jest działanie takie oddolne i też skierowane na społeczeństwa, nie tyle co na te elity. Patrzymy, jeżeli chodzi o Polskę, to jest mocne wsparcie misji. Są misjonarze, są placówki, ale także osoby świeckie, które. Razem z różnymi świeckimi misjami wędrują do tych krajów, żeby wspomagać na przykład w budowie infrastruktury. To, to, to. Na przykład adopcja na odległość, która także jest w Polsce popularna, to. okazuje się, że to nie wiąże się z ogromnymi sumami, a jest czymś, co ratuje ludzkie życie. No właśnie, Polska jest bardzo aktywna i Polacy rzeczywiście mają duże serce do takich działań. Chociaż ja tutaj bym nie, nie, nie popadał w takie gloryfikowanie naszego narodu, bo ponieważ skończyłem studia pomocy humanitarnej i znam masę ludzi z tego sektora w Polsce, wiem, że w każdym narodzie, na całym świecie są ludzie, którzy są zaangażowani, bo te organizacje ze sobą na poziomie globalnym współpracują. Przykładem takiej globalnej organizacji jest Caritas, który jest no takim ponadnarodowym, ponadreligijnym nawet organizmem. Tam nawet muzułmanie bardzo bardzo intensywnie działają na różnych misjach. Więc ludzie o dobrym sercu są na pewno wszędzie. Natomiast wracając do tego, o czym powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. Ja tutaj zachęcam każdą osobę, która chciałaby bardzo realnie pomóc, do poszukania w internecie tego hasła właśnie Adopcja na odległość. To jest akcja, która polega na tym, że miesięcznie przesyłamy kwotę rzędu, nie wiem, od 50 do 80 złotych, która zabezpiecza rozwój, edukacji dziecka, na przykład w Afryce. I mamy gwarancję. Otrzymujemy zresztą zdjęcia, skany dzienniczków szkolnych, jakieś filmiki nagrane przez tę osobę. Dzięki temu wychowujemy człowieka i dzięki nam jakiś. Obywatel Afryki, Ugandy czy Kenii, być może pójdzie na uniwersytet, być może zostanie prawnikiem, lekarzem, założy rodzinę. To jest naprawdę wielka sprawa i war, warto o tym pomyśleć. Jeżeli ktoś waha się, co robić z pieniędzmi, to zachęcam, branie pod uwagę tego typu inicjatyw. To jest naprawdę coś bardzo ważnego, coś, coś bardzo szlachetnego, ale też bardzo konkretnego, dlatego że te, te akcje są rzetelne. Te pieniądze nie przepadają. Te pieniądze naprawdę idą tam, gdzie. Gdzie są bardzo potrzebne, i zachęcam Państwa do podejmowania tego typu działań także. Książka jest także gotowym scenariuszem do przygotowania lekcji w szkołach. Tak, tutaj wielkie podziękowania dla Pani Małgorzaty Szczeciny, nauczycielki polskiego z Augustowa, która działa w ten sposób, że prowadzi u siebie w szkole takie prolekcje na temat głodu zwiększając świadomość dzieciaków na temat y, tego problemu, pokazując im, co można zrobić. My się kiedyś po prostu poznaliśmy przez internet, ja założyłem stronę parę lat temu o problemie głodu, pani Małgorzata ją znalazła. I potem okazało się, że w momencie, kiedy przygotowywałem tę książkę do wydania, y, ona wysłała te scenariusze swoich y, zajęć dla uczniów y, podstawowych i liceów. Są to świetne scenariusze. Jeżeli ktoś jest nauczycielem, myślę, że warto się tym zainteresować, są gotowe schematy tego, jak możemy opowiadać w bardzo fajny, taki barwny, noczny sposób dzieciom czy licealistom potem o problemie głodu i pokazywać im, co można robić tak naprawdę skutecznie. Zatem jest to taki bonus dodatek do tej książki, świetnie opracowane przez polonistkę, bardzo to jest merytoryczne i to też można wykorzystać. Bardzo cenne opracowanie, zwłaszcza kiedy stawiamy sobie bardzo mocne pytanie na temat głodu we współczesnym świecie, i kiedy uświadamiamy sobie, że Problem światowego głodu jest największą katastrofą humanitarną w dziejach ludzkości. Znajduje we wstępie taką adnotację. Gdy przeczytasz tę książkę umrą setki dzieci. Pytanie brzmi: co ty z tym zrobisz? Tomasz Trzciński podaje propozycję, żeby ruszyć z serca i żeby spojrzeć na drugiego człowieka oczami miłości. Zapomniany świat, klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu, czy jesteśmy skazani na bezradność? Tomasz Trzciński, psycholog, autor książki Zapomniany Świat był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę w studiu i do usłyszenia i ponownego zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.